Jak się mówi o mnie, że wygrywam konkursy humorystyczne, wszyscy się śmieją. No, coś w tym jest, tak? Zawsze byłem taki śmieszny, że gdzie nie poszedłem, to mnie wyśmiali, ale dzisiaj troszeczkę będzie może poważniej. Chociaż nie wiem, na ile poważnie bym chciał to zrobić, bo ukradkiem podsłuchiwałem poprzednie dwie prezentacje i nie wiem, jak wam się podobało. Nie średnio. Średnio, ale taka atmosfera, czułem, była zluzowana, fajna, więc ja chciałbym to utrzymać. Więc na początek ja zaproponuję, że zawrzemy sobie taki mały kontrakt. To znaczy ja określę, co ja bym chciał, a wy możecie określić, co byście chcieli ode mnie. Do pewnego stopnia oczywiście. Tak jak Danusia wspomniała, będę opowiadał o mówieniu. Moja prezentacja nazywa się Jak mówić, żeby nas słuchano. Jak na razie idzie mi świetnie, dobrze. Postaram się to utrzymać. Temat jest bardzo szeroki. To jest jedna z książek, która o tym traktuje, bardzo dobra, Dale'a Carnegie'ego. Jak widzicie, ona jest dosyć obszerna. I teraz, jeżeli ja miałbym w te 30 parę minut streścić, to nie jestem w stanie. Dlatego umówmy się tak, że ja przygotowałem sobie tutaj taką checklistę swoją i będę się trzymał tylko tych tematów, które mam zapisane. Będę co jakiś czas zerkał, żeby po prostu nie polecieć gdzieś za daleko. I to będzie trwało około 30 minut, mam nadzieję, interaktywnej z interakcją pogadanki, bo zaplanowałem coś później sesję pytań i odpowiedzi, ale jeżeli ktokolwiek będzie miał potrzebę zapytania czegoś w trakcie, to proszę bardzo, jak najbardziej. I wtedy zobaczymy, będziemy to dostosowywać, ten czas. Druga sprawa, chciałbym was poprosić, jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje dać mi jakiś, brzydkie słowo angielskie, feedback, informacja zwrotna, proszę bardzo. Daję wam pozwolenie. Może nie w tej chwili, ale po skończonej prezentacji i macie ode mnie tak zwaną licencję na zabijanie. To znaczy ja dużo przyjmę i można mi bez ogródek powiedzieć. Więc proszę się nie krępować. Informacja zwrotna w przemawianiu, jak się pewnie domyślacie, jest bardzo ważna, bo inaczej nie wiedzielibyśmy, jak do tematu podejść i jak się uczyć. Więc ja też oczekuję od każdego, do kogo mówię. Jeżeli nie dostanę żadnej, okej, uznam, że byłem super. Ale możecie mnie wyprowadzić nawet brutalnie z tego błędu, tylko może tak jeden na jeden, tak? To wtedy będzie mi łatwiej i może na końcu spotkania. Czyli nie lincz publiczny. Nie. Publiczne lincze to może nie. No widziałem, co się działo 11 listopada. To nie wygląda dobrze. I to właściwie tak, to by było właściwie, na koniec mogę zaproponować, jeżeli kogoś zainteresuje to, co mówię i chciałby jeszcze dogłębniej przedyskutować, zapraszam. Jestem do dyspozycji dzisiaj, może w inny dzień, nie ma problemu. I to jest nasz kontrakt. Zgadzacie się? Dobrze. Jakieś specjalne życzenia? Może ktoś, głupie pytanie, siedzi tutaj grono znakomitych Toastmasterów, a ja pytam, czy może ktoś przemawia i chciałby o coś zapytać, więc... Więc jeżeli macie, to proszę mi mówić. A mogą mi potem wskazówki jakieś uzyskać indywidualne? Czemu nie? Jeżeli... Nawet w innym dniu, bo teraz jest tyle osób, że wątpię. Tak jak mówię, możemy się mówić. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. Ja strasznie nie lubię, jak się do mnie mówi na pan. Wszyscy do mnie mówią Michał. A jak ktoś to złamie tą zasadę, to wyjdzie tutaj i będzie 5 minut mówił o wszystkim. Na jaki temat? To już może być dowolne, ale chodzi o to. Dobrze, więc jak już zapytałem, to ponowię to pytanie. Kto z was przemawia publicznie? Tak w ogóle. W ogólności. A kto robi to tak często, nie wiem, raz w miesiącu? A częściej? Kilka razy, raz w tygodniu na przykład? O, coraz mniej osób. A kilka razy w tygodniu? To już... O. Dobrze. Nie do męża i do dzieci. Co chciałem pokazać, to zapamiętajcie to, jak to było, kiedy zapytałem, kto mówi, to tak połowa sali mniej więcej, a później coraz mniej osób. A kto z was boi się przemawiania publicznego? No, wszyscy to z was też się zgłosili. Lata praktyki, ale tak, ciągle się boję. No okej, z jednej strony to jest dobre, ale z drugiej strony tak, czy uświadamiamy sobie, że boimy się, znaczy uświadamiamy sobie, tak, bo są badania, które mówią o tym, nie przytoczę dokładnie teraz tych statystyk, ile to procent osób,
boi się bardziej przemawiać publicznie niż śmierci, albo odwrotnie, że to jest zaraz na drugim, czyli najbardziej się boją śmierci, a przemawiania publicznego, takich występów, boją się tam troszeczkę mniej, ale prawie na równi. Procentów nie przytoczę, bo tam 74% statystyk jest wymyślonych, więc nie chcę na tym bazować. I teraz chcę wam to pokazać w tym momencie, że to, że się boimy, to jedno. To, że nie wiemy, że przemawiamy, to drugie, bo robimy to częściej niż nam się wydaje. Bo czym jest przemawianie publiczne? No na pewno to, co robię w tym momencie, bo mam wspaniałą publiczność, która liczy kilkanaście osób i to już jest dosyć duża. Dla niektórych jest to granica nie do przejścia. Jakby mieli tu wyjść i coś powiedzieć, to już pewnie by nie chcieli. Ale dla niektórych taka publiczność to może być tak jak rozmowa w cztery oczy niemalże, bo są przyzwyczajeni do występowania w aulach typu sala kongresowa, gdzie przemawiają do 2,5 tysiąca osób. A dla niektórych przemawianie publiczne do dwóch osób już jest problemem. I teraz jak sobie pomyślimy, że robimy to bardzo często. W jakich sytuacjach? Czy ktoś zajmuje się sprzedażą? No wszyscy, tak jak słyszałem, wszyscy coś sprzedajemy teraz, tak? Więc jeżeli robimy prezentację dla klientów i tam trafiamy na zarząd spółki, na przykład jakiejś poważnej, który jest 10-osobowy, nie wiem, no tak strzelam i oni wszyscy słuchają, to już jest publiczność, prawda? Przemawiamy. Ja jestem akurat w takiej sytuacji, że bardzo często ostatnio przemawiam w takiej mniejszej publiczności, bo po prostu szukam pracy. Jak chodzę na interwiu, do rozmowy kwalifikacyjne, to dla mnie też jest to przemowa publiczna. Też mam publiczność. Może nie jak to jest jeden na jeden, ale często się zdarza, że są dwie, trzy osoby. Osoby, których nigdy wcześniej nie widziałem, które wiem tylko, co ja od nich chcę, a tak naprawdę nie do końca oczekuję, nie do końca wiem, czego one ode mnie chcą. I ja muszę do nich coś powiedzieć. I to już jest przemowa publiczna. Więc teraz jakby to podsumowując. To jest właśnie ten punkt, w którym chciałem, nie wiem, czy jesteście przekonani, czy nie, ale każdy z nas przemawia, nie zawsze sobie zdając z tego sprawę, bo czasami myślimy, ok, taka rozmowa kwalifikacyjna, jaka to jest publiczność? No, okazuje się, że jest dwie osoby, to już tłum czasami. I jak porównamy teraz te dwie rzeczy, że nie chcemy albo boimy się przemawiać, a jednak przemawiamy i często musimy, no to gdzieś tu jest... Coś nie tak, tak? Gdzieś tu jest ta luka do zapełnienia. Nikt nas tego nie uczy, nikt nie mówi nam jak, oprócz klubów Toastmasters na przykład, albo innych takich organizacji, ale wiele osób po prostu wychodzi i nie wie jak to robić. I teraz, jeżeli zadamy sobie pytanie, co jest najczęstszą przeszkodą w mówieniu? Co tak naprawdę, i to może poprosiłbym ktoś, kto może powiedzieć, co oznacza strach przed publicznym mówieniem? Brak pewności siebie. Na przykład. Jak zacząć? Jak efektownie. Co mówić? Co mówić? Jak skończyć? Jeżeli byśmy na tym się głębiej zastanowili i też ci mądrzy badacze to sobie zbadali, kolejne statystyki, okazuje się, że dla wielu osób to jest po prostu ta nerwowość. Strach jest utożsamiany z nerwowością. To, że ja wychodzę i co ja mam powiedzieć? Ręce mi się trzęsą, nogi mi się trzęsą. W tym momencie idzie pustka w głowie, zapominam, co miałem powiedzieć. I to jest właśnie ta najgorsza, największa bariera, której większość osób, nie to, że nie chce, nie potrafi przejść bez wsparcia. Tak, i teraz zaczynam odpływać, więc wyciągnę moją listę. Bo wypisałem sobie po prostu, że chciałem też trochę powiedzieć mniej więcej, oczywiście jak przełamać ten strach, ale sposobów może być mnóstwo, bo każdy ma swoje. Ja bym chciał wskazać tylko kilka tych sposobów, które są takie najbardziej najprostsze do zaimplementowania, tak? do przyswojenia sobie w tak krótkim czasie i nie wymagają jakiejś wielkiej ingerencji z zewnątrz w postaci nie wiem, bardzo długiego szkolenia czy jeszcze dłuższych warsztatów. Na podstawie doświadczeń moich kolegów, a także guru typu Dale Carnegie, uznałem, że jedną z podstawowych rzeczy, jaką można początkującym mówcom, albo takim, którzy chcieliby coś powiedzieć, jak doradzić na samym początku, to jest przygotowanie. Przygotowanie się do mowy wcześniejsze, polegające w zależności teraz od tego, o czym będziemy mówić. Przygotowanie naszego tematu, ale także przygotowanie pewne mentalne. I tutaj pojawia się, no to jest, dobra, jak miało być element humorystyczne, to znacie pewnie, to stary kawał, tak? Ale
w Nowym Jorku turysta podchodzi do tabelca i pytał, jak dojść, jak dostać się do Carnegie Hall, a on na to ćwiczyć. I to jak mantrę będę się pewnie powtarzał jeszcze ze 2 czy 3 razy, bo to jest tak naprawdę to, co jest najważniejsze, przynajmniej na samym początku przy przemawianiu. Jeżeli chcemy się dobrze przygotować, to musimy ćwiczyć. Czyli nie wystarczy dobre zgłębienie tematu, nie wystarczy, że wiemy, co chcemy powiedzieć, to jest druga rzecz, do której zaraz dojdę, ale musimy to jeszcze sobie przećwiczyć, ułożyć. Najlepiej, no, różne są szkoły, nie mówię najlepiej, to sprawdza się mnie, zapisać tak, taką krótką mowę, nie wiem, parominutową, którą wygłaszamy na przykład w Kuba Toastmasters, zapisuję, czasami wkuwam na pamięć, a czasami jednak idzie do pamięci, ale zawsze ćwiczę. I to jest moim zdaniem jedna z pierwszych wskazówek, od których warto by było zacząć. Co nam to daje? No, pewność siebie. To, co padło, że to naszym strachem przed mówieniem jest właśnie brak pewności siebie. No to jak przećwiczymy, znamy naszą mowę, jeżeli potrzebujemy, znamy ją na pamięć, co nam jest w stanie zaszkodzić? No okej, okay, kilkanaście osób, które niekoniecznie przyjaźnie nas spoglądają w momencie, kiedy wyjdziemy, ale my mamy już nad nimi tą przewagę, że wiemy, co chcemy powiedzieć. I mówimy, jeżeli to dobrze przećwiczyliśmy, mówimy to płynnie, i zostawiamy właśnie taki efekt wow. Bo większość z nich sobie myśli, kurczę, ale gość jest niezły, wyszedł, powiedział i zrobił to dobrze, ja bym nie potrafił. I to jeszcze jest właśnie efekt, jeden z efektów ćwiczenia. Druga sprawa, to już o czym wspomniałem, jeżeli musimy wiedzieć, o czym chcemy mówić. I tutaj niekoniecznie trzeba rzucać liczbami, tak? Jeżeli mamy jakiś temat techniczny. Niekoniecznie musimy tutaj znać wszystkie fakty, całą historię, którą mamy do opowiedzenia. To pomaga. Ale poprzez tą wiedzę, o czym chcemy mówić, to ja rozumiem też, żeby tak naprawdę utożsamiać się z tym, co mówimy. To jest na... Właśnie, bo teraz muszę tutaj... Tak, muzeum, przed chwilą dyskutowaliśmy ten temat i ukradłem wszystkie, znaczy zabrałem mi wszystkie pomysły, ale rozmawialiśmy już o sprzedawcach. To jest doskonały przykład. Ja czasami spotykam się z takimi sprzedawcami, którzy chcą mi sprzedać cokolwiek, ale czuję, że oni nie mówią szczerze, nie mówią od serca, nie czują się z tym produktem, który chcą mi sprzedać, nie utożsamiają się z nim. Więc teraz pytanie, czy to jest dobra mowa w mojej ocenie? No nie wiem, może kiedyś się na to łapałem, bo nie znałem, nie wiedziałem na co patrzeć. Nie wiedziałem pod jakim kątem ich oceniać. Ale w tym momencie, jak patrzę na takiego sprzedawcę, który mi tak mówi wyuczonymi regułkami, nie kupię od niego. Natomiast fantastyczni są właśnie ludzie, którzy... Fantastyczni do pewnego stopnia, tacy, którzy potrafią Eskimosom lód i lodówkę sprzedać do przechowywania tego lodu, bo oni czują tą pasję, oni po prostu identyfikują się z tym, co chcą sprzedać, z tym, co chcą przekazać. Tak? Czy mogę zadać pytanie? Pan mówi, że te osoby muszą się wczuwać w to i po prostu musi Pan czuć, że to jest szczere, prawda? Że oni się utożsamiają z produktem. Czy spotkał się Pan z tym, że są osoby, które przeszły szkolenia, w jaki sposób po prostu wpłynąć, manipulować no, umysłem człowieka, czy tym człowiekiem, i to są specjalne techniki, gdzie nie utożsamia się z produktem, on chce tylko zarobić. I wtedy, znając te techniki, tak manipuluje umysłem i tym człowiekiem, że ten człowiek, to co Pan powiedział, nawet Eskimosowi sprzeda lodówkę, ale nie utożsamia się. Czy Pan się z tym spotkał? Oczywiście. Spotykam się może nie na każdym kroku, ale niestety jest to dosyć popularne w moim odczuciu. Dosyć popularne podejście do sprzedaży czy do nawiązywania kontaktów. Bardzo często ludzie chcą manipulować. No nie oszukujmy się, sprzedaż w jakimś stopniu jest manipulacją, ale jest mi przyjemnie, kiedy jestem zmanipulowany przez kogoś, kto wierzy w tą manipulację, niż przez kogoś, kto po prostu stosuje jakiś zestaw reguł wyczytanych czy usłyszanych na szkoleniu. A czy potrafi Pan wyczuć człowieka? Potrafi Pan wyczuć człowieka, który jest, który z pasją sprzedaje i się utożsamia? Czy, no nie, tak, zaraz. To znaczy ja osobiście raczej patrzę pod kątem właśnie tego, jak ten człowiek do mnie mówi. Ja jestem z natury bardzo łatwowierny, więc mnie można dosyć szybko przekabacić, jeśli ktoś zastosuje jakąś technikę, której jeszcze nie znam. Ja mam jeszcze pytanie. Tak. A co zrobić, jeżeli na przykład ktoś zadaje pytanie,
Jestem przygotowana, aha, ale zadanie jest pytanie jest takie niekonkretne i ktoś nie ma znajomości. Ja mam tę wiedzę merytoryczną i muszę lawirować. Czy jest jakaś technika odpowiedzi, żebym pokazała, że rzeczywiście znam się na tym, że jestem. Miałam taką dzisiaj sytuację w telewizji, gdzie dziennikarz nie znał się na niczym, zadał takie pytanie, że ja przyszłam na głupka na antenie. I jestem że tak powiem, a ja mam wszystkie dane, żeby on zadał pytanie mądre. Tak. To zawsze można się spytać, a co pan miał na myśli? Ja myślę, że tak, że tutaj ja bym postawił granicę, to jest takie, to jest tylko moje zdanie, bo wystąpienia w mediach to jest zupełnie inna para kaloszy niż wystąpienia takie, jak robimy na przykład teraz. Tak? A że możesz tego nauczyć, bo to jest też przemówienie. Podejrzewam, że tak, ale ja myślę, że tutaj moim rozwiązaniem, znaczy ja znam troszeczkę media znam z drugiej strony, z strony dziennikarstwa, tylko troszeczkę, gdzieś tam byłem reporterem i coś robiłem. Nie znam tego właśnie od strony takiej, kiedy jestem zaproszonym gościem i coś muszę powiedzieć i ten dziennikarz usilnie mnie tam próbuje zwodzić. Każdy polityk tak odpowiada, że w zasadzie nic nie odpowie. Ja nie jestem politykiem, to działa w dwie strony. Schopenhauer, sztuka prowadzenia sporu. To działa w dwie strony, bo ja na przykład nie cierpię słyszeć dobrych dziennikarzy, których cenię, którzy przeprowadzają wywiad z politykiem i nie są w stanie od nich wyciągnąć informacji. Dla mnie na przykład takim... Zadają otwarte pytania. Tak, ale dla mnie, już nie pamiętam kiedy, Monika Olejnik była takim wzorem do naśladowania, właśnie zaprzeczeniem tego, dlatego że jak polityk uciekał gdzieś, ona tak długo go drążyła, że on w końcu powiedział, nie wiem, nie wiem. I jeszcze się obraził i była afera w mediach. Ale to w drugą stronę też może zadziałać. Jeżeli jesteśmy gościem w telewizji i ten dziennikarz nam za bardzo ucieka i nie bardzo łapie, oczywiście można mu, jeżeli pytanie jest po prostu, nie wiem, no bo zależy od pytania, tak? Jeżeli jest skonstruowane w taki sposób, że nie do końca wiadomo, jak mu odpowiedzieć, żeby mu nie naubliżać, to może po prostu trzeba przemilczeć albo znaleźć właśnie... Ja osobiście bym pewnie gdzieś tam naciskał, żeby jednak pokazać, okej, to pytanie nie było do końca mądre, ale zaproponuję odpowiedź na moje własne pytanie, która da więcej do widza. No to trzeba mieć, że tak powiem, przyzwyczaić się do tej żonglerki z dziennikarzami. Tak, ale to jest poznanie tego faktu. No, ja dawno oglądam telewizję, ale to jak już czasami włączam, to po prostu wyłączam po 15 minutach, bo zawsze jest taka rozmowa dnia, która nie prowadzi do niczego, tak? No, wina leży zazwyczaj po obu stronach. To że musi być konkretnie 7 minut. No właśnie. Dobra, więc to jakby tutaj była taka mała dygresja w bok, jeśli chodzi o wiarę w to, co mówimy. Oczywiście to ja też nie chcę tutaj mówić o jakiejś takiej typowej sprzedaży, bo ja się na tym nie znam. To znaczy pewnie większość z was by nie sprzedał zbyt wiele, bo nie tak siebie wyobrażam w życiu, ale jeżeli mówię o czymś, tak jak teraz, ja generalnie wierzę w to, co mówię. Może się mylę, to mi powiecie później, ale generalnie wierzę i chcę też jakby pokazać tą swoją wiarę, tak? Przez to, że no, głupio, znaczy ja osobiście bym się głupio czuł, gdybym mówił o czymś, w co nie wierzę, ale to tylko ja tak mam. Patrząc po politykach, jestem w mniejszości. Dobrze. I teraz nawiążę znowu do tego tematu braku pewności siebie. Który tam gdzieś na początku się przewinął jako ta przyczyna, czy utożsamianie braku pewności siebie ze strachem przed mówieniem. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało banalnie, moja rada jest prosta dla takiego początkującego mówcy. Działaj jak osoba pewna siebie. No właśnie, to widzę niedowierzanie, to jest tak, bo to jest łatwo powiedzieć, no ale to też wynika z jakichś tam kolejnych badań, których jak widzicie już wielkim fanem nie jestem. Jak się czujecie, kiedy naprawdę jesteście pewni siebie? No są takie obszary, gdzie każdy z nas jest pewny siebie na 100%, tak? Jesteśmy ekspertami w jakiejś dziedzinie i nikt nam nie podskoczy i nie powie, że białe jest czarne albo odwrotnie. I wtedy co czujemy? No każdy coś sobie czuje, tak? Nie ma jakiejś jednej miary, którą możemy przyłożyć do każdego. Więc dlaczego nie odwrócić tego procesu? To nie wiem, to wydaje mi się, że to gdzieś tam w coachingu chyba, tak? Się wywodzi. Tak zwany flow. A to może nie wiem, czy dobrze. Tak. Chodzi mi o to, żeby odwrócić, tak? Czyli przywołać sobie te uczucia, co czujemy, kiedy jesteśmy tacy pewni siebie. Kiedy robimy coś dobrze, kiedy się na tym znamy. Ja tak robię przed prawie każdym wystąpieniem.
po prostu widzę siebie jako takiego gościa, który wchodzi, mówi, jest super. Nie? I to działa właśnie w drugą stronę, bo przez to budujemy tak naprawdę tą pewność siebie. Albo nawet jeżeli tego wewnętrznie jeszcze nie czujemy na samym początku naszej kariery mówcy, to możemy sobie zbudować ten wizerunek, to, że wchodzimy w pewny sposób, to, że mówimy pewnie, że nasz głos oddaje tą pewność siebie. I mimo, że w środku się trzęsiemy i nie do końca wiemy, co tak naprawdę chcemy tutaj osiągnąć, no to mamy po prostu wizerunek i to już dużo daje, dużo pomaga. To właśnie, przywołam to, co do naszego... Nie, ale to chodzi nie dlatego, że się znudził, tylko po czasu. To, co Danusia powiedziała i też mówiłem, rozmawiałem z Ewą chwilę, że jestem sędzią. Tak, od tego sezonu jestem sędzią futbolu amerykańskiego, takiej dyscypliny dosyć egzotycznej w naszym kraju. A nasz brak? Tak, oczywiście. To długo by opowiadać, czas leci. Generalnie było to dla mnie coś nowego. Od 5 lat istnienia Ligi Futbolu Amerykańskiego w Polsce jestem z tą ligą jako kibic. W tym roku zdecydowałem się wcześniej, ale tak się złożyło, że dopiero w tym roku mogę zacząć coś robić. No, na gracza nie wyglądam, nie jestem na tyle twardy, żeby tam wejść i z tymi panami się mocować, ale zdarzało się, ale postanowiłem, dobrze, to zostanę sędzią. I to wszystko pięknie wygląda, kiedy jestem na trybunach, wtedy jestem najmądrzejszy, bo ja widzę, że tam był faul, tu było nie takie zagranie, tu mogli inaczej sędziowie zdecydować. I pewnego razu, po krótkim szkoleniu, parogodzinnym i zasypaniu masą materiałów w postaci rulebooka, który jest dosyć gruby, zacząłem odkrywać, że tak naprawdę nie wiem o tym sporcie wiele, bo tam są takie niuanse techniczne w przepisach, że to naprawdę zajmuje lata, żeby to zrozumieć, żeby tego się nauczyć. I w pewnym momencie staję na boisku już jako sędzia, adept, gdzieś tam jeszcze mam sędziego doświadczonego, czy na szczęście to był sparring, więc mam tego sędziego doświadczonego za sobą, który mi coś podpowiada. I w pewnym momencie wiem, że nic nie wiem. No dosłownie, tak się czuję. Co ja tutaj robię? No okej, okay, tu ktoś na mnie szarżuje, no to się usuwam. I to jest jedyne, co mogę zrobić. Ale jakieś faule? Czy on tutaj zagrał dobrze? No nie wiem, kurczę, okej, okay, tam sędziowie rzucili w tą flagę, która sygnalizuje faul, bo zagranie było zbyt, powiedzmy, zbyt mocne. No jak zbyt mocne, przecież taki sport. Może tam było to chodzi, żeby sobie przywalić. No właśnie nie. Ale jedna rzecz wtedy mnie ratowała. To było powiedziane na szkoleniu na samym początku. Tam nie dzieje się nic w przypadku. Jeżeli jest ekipa 5, 4 czy 7 osób, bo tak mniej więcej od 4 do 7 osób się sędziuje, to jakby każdy biegał chaotycznie z sędziów, to by nie wiedział, co się dzieje. To jakbyśmy wpadali na siebie, nigdy nie obserwował. Mamy tak zwaną mechanikę sędziowania, gdzie jest opisane dla każdej pozycji, w każdym rodzaju zagrywki, jak, gdzie się ustawić, jak zareagować, w którym momencie i jak daleko pobiec. I wtedy jest pewność, że każdy patrzy na to, w to miejsce, gdzie powinien patrzeć. A rada od doświadczonych sędziów była taka, póki nie poznacie wszystkich przepisów bardzo dokładnie, to przynajmniej udawajcie, że je znacie i bądźcie tam, gdzie powinniście być. Więc to jest też taki jakby moment budowania tej pewności siebie, tak? Czyli tak samo, jak wychodzę na scenę, ale nie do końca wiem, co chcę tutaj osiągnąć, ale zbuduję ten wizerunek, że okej, dobra, wiem, jestem pewien, no to mi się uda. Do pewnego momentu. I ostatnia rzecz, ostatnia z takich porad, jak tu przeżywać tą niepewność, ten strach przed mówieniem, wrócę. Ćwiczyć. W każdym możliwym momencie. To nie znaczy, że my musimy zawsze mieć takie audytorium jak tutaj. Możemy pójść do organizacji, które się tym zajmują. Już nie będę kolejny raz reklamował to z Masters. Mamy mnóstwo klubów. Ludzie nam dają nam informację zwrotną. Są zawsze chętni, żeby pomóc. Ale możemy mieć kamerę, możemy się nagrywać, możemy mówić do lustra. Ja już generalnie nie lubię swojego lustra, bo to mi takie daje informacje zwrotne, że się nie polubiliśmy. Słyszałem o technice mówienia do lodówki albo do zmywarki. No, różnie, to jest naprawdę, mamy tyle cierpliwej publiczności pod ręką, że możemy ćwiczyć do upadłości w każdej wolnej chwili. I to daje efekty. Uwierzcie mi, to może tak na pierwszy rzut oka nie widać, ale to tak jak już też Danusia wspomniała, ja jestem komputerowcem i parę lat temu ja bym tu w życiu nie wyszedł i bym nic nie opowiedział. No bo niby dlaczego? Ja wolę się komunikować z maszynami, a nie koniecznie z ludźmi. Ćwiczenie, praktyka dało jakieś tam efekty. Ocenicie sobie sami jakie. Dobra. I żeby tutaj wrócić na tory, obiecałem wam, nie wiem jak wiele osób przeczytało dokładnie co obiecywałem, ale trzecim punktem było jak pozytywnie i profesjonalnie się zaprezentować. I na to
znowu nie ma jednej rady. Dlatego wyciągnąłem sobie parę rzeczy, w których, co jest na pierwszym miejscu? Przygotowanie. To, o czym już mówiłem, czyli to tak naprawdę to, co nam pomaga przełamywać swój strach, czy swoją niechęć do mówienia, także pomaga nam później w prezentacji tych rezultatów tej swojej wytężonej, ciężkiej pracy. Jeżeli jesteśmy przygotowani, to już mamy tam połowę, no, może nawet trochę więcej procentów do sukcesu. Tak, aż się boję później. Dobra, zostawię to na koniec, bo już się domyślacie, co? Ćwiczyć. Kolejna rzecz. Co jest taką moją radę, bo tak naprawdę nie wiem też w jakich okolicznościach może większość z Was będzie przemawiać bądź już przemawia. Ale najczęściej, jeżeli mamy krótkie prezentacje, no mi się zdarzały takie prezentacje, osobie pracującej w dużej firmie, no, musiałem prezentować coś, wysłuchiwać prezentacji i co, one najczęściej były nudne. Niestety. Ja na przykład nie lubię slajdów, tylko dlatego, że nie umiem się nimi dobrze posługiwać. Bo nie uważam, żeby prezentacja, która jest zawarta na slajdach i słowo w słowo czytana, była dobrą prezentacją, a to niestety jest korporacyjny standard ciągle. Więc starajmy się to zmienić. Ale co jest tutaj jakby do tego przygotowania, co się wiąże i z moich obserwacji, nie tylko moich, wynika, że jeżeli chcemy przykuć uwagę publiczności, to musimy dobrze zacząć. To było stwierdzenie od kolegi, tak, że jak zacząć? Ja powiedziałem dobrze, tak, czy efektownie. To jest pewien klucz do sukcesu. Dobra, kolejny raz nie będę mówił o badaniach, bo ja ciągle ich nie pamiętam. Ale zwróćcie uwagę na przykład na taką rzecz, jak komicy występują na scenie, powiedzmy stand-uperzy. I co oni robią? Zazwyczaj na początku dobry taki amerykański komik albo brytyjski, który ma już tam dużo lat treningu za sobą, on otwiera takimi żartami jedno, takimi one-liners, takie krótkie bity tak zwane, które rzuca, ludzie się śmieją i to jest pierwsza część i później sobie buduje historię. Ale przy takich długich występach, które trwają powiedzmy godzinę, półtorej, nie da się takimi one-linerami zapełnić całego czasu. Więc on ma gdzieś tam jakiś przekaz, bo to wbrew pozorom też nie chodzi o to, żeby być tylko śmiesznym, tylko coś jeszcze pod tym przekazać. On ma ten przekaz i buduje sobie tą atmosferę śmieszności, bo jednak ma być śmiesznie, ale gdzieś tak w okolicach połowy tego show jest takie troszeczkę delikatne wyciszenie tych emocji i tam często pojawiają się deklaracje polityczne, jakieś światopoglądowe, coś co oni chcą przekazać. Dla mnie takim, może nie wzorem, ale takim komikiem, który przychodzi do głowy jest Carlos Mencia ze Stanów Zjednoczonych, który gdzieś tam w swoim show już parę lat po zamachach z 11 września on ciągle jeszcze o tym mówił. I nie mówił tego na początku, nie mówił tego na końcu, tylko budował sobie to wokół to napięcie, rozluźnienie. Gdzieś przekazywał tą ważną rzecz, którą chciał. I co robił później? Końcówkę zamykał tak samo jak początek, żeby zostawić ludzi z tym przeświadczeniem, że było śmiesznie, że było fantastycznie, a niekoniecznie wpadł w jakieś patetyczne tony patriotyczne. Tak? I to się sprawdza w każdym rodzaju mowy praktycznie. Jeżeli dobrze zaczniemy i dobrze zakończymy, to mało kto będzie pamiętał potknięcia w środku. Oczywiście, tam też trzeba utrzymać uwagę słuchacza, ale początki, no nie chcę tutaj teraz zabrzmieć jak wyrocznia, po tych wielu prezentacjach, też szczególnie takich korporacyjnych, w wykonaniu czy klientów, czy partnerów, współpracowników, czy nie wiem, dostawców, którzy chcieli nam coś sprzedać, ja stwierdzam, że one były nudne, bo to zazwyczaj jest tak, dobrze, pokażemy Wam parę slajdów, pierwszy nieśmiertelny agenda. Jak ja to widzę, to po prostu już skreślam takiego mówcę. Przepraszam, ale to jest moje takie już zafiksowanie. Drugi jest, jacy jesteśmy wspaniali. No dobra, ale gdzie jest ta rzecz dla mnie, tak? I rzadko się spotyka na przykład takich sprzedawców, którzy potrafią zainteresować w jakiś sposób. W jaki? Przez jakiś taki, przez coś, czego ludzie się nie spodziewają. Mogę dać Wam krótki przykład, tylko się zastanawiam, czy dobrze pamiętam. To jest, ja tak zacząłem jedną ze swoich mów w klubie Toastmasters. I nie powiem o czym, bo nie o to tu chodzi. Jak można zacząć taką mowę? No tam, witam, jestem Michał, będę mówił o tym i teraz Wam o tym opowiem. Tak? To jest jedna z rzeczy. A druga, no dobra, zróbmy taki eksperyment, próbuję to sobie szybko w myślach przetłumaczyć, bo to była mowa po angielsku, ale spróbuję to szybko zrobić, jak pamiętam, rok czasu. Powiedzmy, wychodzę na scenę, tak? O,
Cześć. Jestem Michał i jestem uzależniony. Wszystko zaczęło się w czerwcu 2005 roku. Byłem w takim pięknym mieście, w Olsztynie, gdzie chciałem uczestniczyć w pewnym pikniku. I tam zobaczyłem mój nowy narkotyk. To był pierwszy raz, kiedy odleciałem. W 2007 roku, w kwietniu, byłem w podróży służbowej do Rygi. No, z obecnym tu kolegą. I kiedyś mieliśmy czas pozwiedzać w niedzielę, znaleźliśmy takie piękne miejsce, myślę, że jest odosobnione. Ale nie. Okazało się, że gdzieś tam w oddali są ludzie, którzy zażywają ten sam narkotyk, co ja. Co więcej, byli też dilerzy. Długo się nie zastanawialiśmy, obleciliśmy razem. Ja nie mogłem sobie odmówić, zrobiłem to dwa razy tego dnia. Parę miesięcy później byłem w Mikołajkach, piękne mazowskie miasteczko, gdzie odbywał się rajd Polski. Co się okazało? Są też dilerzy. Jeden. Z nowym rodzajem narkotyku, którego jeszcze nie próbowałem. Po kilku godzinach czekania, rozmawiania, zachęcania, patrzenia, jak inni używają, odleciałem znowu. To były trzy kroki do niesłychanej wolności, trzy kroki do fantastycznej zabawy. Moje trzy kroki do uzależnienia od lotnictwa. To było takie, no to jest trochę naciągane, ale generalnie to opisałem w ten sposób swoje trzy przygody z szybowcem. Pierwszy raz z ultralightem i pierwszy raz z śmigłowcu. I później na tym zbudowałem cały speech. Ale widzicie, o co mi chodzi, tak? Można zacząć w ten sposób, a można zacząć... słuchajcie, jestem Michał, przygotowałem wam mowę, jak to jest wspaniale latać i jak ja zacząłem. No i tam byłem sobie kiedyś, zacząłem latać szybowcem, no było fajnie, miałem dużo skrzydła. Nuda! Dobrze. Właśnie o to chodzi. Właśnie chodzi o element zaskoczenia. I ja osobiście cenię sobie, to jest, nie zawsze jest proste do wykonania. Ja osobiście cenię sobie taki element zaskoczenia. Przykuwa uwagę automatycznie. Uwierzcie mi, że okej, ja już mówię tam od 20 paru minut, ale jakby to moje pierwsze słowa, byście siedzieli tak. O czym ten człowiek do nas mówił? Jedna ważna rzecz, którą chciałbym poruszyć też jeszcze do tego dobrego początku. Niektórzy początkujący mają taką, nie nazwałbym tego manię, ale przepraszają. Na dzień dobry. Mówią tak, no przepraszam, ale pierwszy raz mówię. I właściwie to, przepraszam, bo się nie przygotowałem, a właściwie to szef mi kazał. I tak się nie czuję komfortowo w tej roli. I słuchajcie, i uwierzcie mi, że w większości wypadków on nie musi dodawać, że się nie czuje komfortowo w tej roli, bo to widać, no przecież to widać. Jeżeli ktoś tak zacznie, to jak on skończy? No, ja wtedy mówię, dobra, to dziękuję, spotkamy się kiedyś, jeśli mogę. Czasami mój szef też siedzi na sali. I nie bardzo mogę. Dobra, mam jeszcze parę minut, więc... tak, przytoczę taką statystykę, znowu, ale to też pewnie znacie, tak? I jak w przekazie, to co przekazujemy innym, jaki ma wpływ poszczególne, jaki mają poszczególne wpływ elementy. Czyli to, co mówimy, według różnych badaczy, to jest tam od 7 do 20%. To w jaki sposób to mówimy, nasz głos, gdzieś tam zapewnia 38-40% w zależności od tego, jak to się podzieli. I język ciała, nasze gesty, mimika 55% powiedzmy. Nawet jeżeli te wartości się zmieniają, to około 90% to jest sumowanie tych dwóch ostatnich pozycji, które mówią nam o czym? O prezencji. Przepraszam, czy może Pan powtórzyć procentowo? Jeszcze raz, nie bo trochę się rozproszę. Bo... przepraszam. No dobrze, powiedzmy 7%. A teraz wychodzisz na 5 minut, tak? To co mówimy. Nie, jeszcze daj mi szansę. 38%. Ale to są przykłady. To jest głos, tak? Tak, to jest a 55 to jest powiedzmy język ciała. Okej, super, tak, to mam. No i teraz jedna rada, jeśli chodzi o naszą prezencję, to nie będę mówił tutaj takich truizmów, że ubierzmy się tak do okazji i używajmy też języka, który jest do odbiorców dopasowany, tak? No bo podejrzewam, że niewiele bym osiągnął, gdybym chciał się zaprezentować z moim nowym startupem przed jakimś, nie wiem, venture capital, tak? Gdzie siedzą poważni panowie biznesmenowie i ja do nich mówię, elo ziomale, mówię, odczujcie mój nowy produkt, tak podbijemy rynek, żeby skoczycie z kapci. No to nie o to chodzi, też jakbym się ubrał jak hip-hopowiec, ja mogę być głębi duszy hip-hopowcem, mogę być, nie wiem, kimkolwiek tam innym, ale jeżeli pójdę tak na poważne spotkanie biznesowe, w
przed poważną publicznością, będę tak mówił, efekt będzie komiczny w najlepszym razie. Okej, okay, robiłem coś takiego, będąc na scenie jako komik. Oczywiście, w klubie stand-upowym, tak, który robił imprezę stand-upową, ja byłem prowadzącym, a że była to restauracja, to się ubrałem w smoking. Wszyscy inni tam wychodzą po prostu tak na luzaku, krótkie koszulki, koledzy, którzy się przedstawiają. Ja okej, okay, jesteśmy w restauracji, będę dzisiaj na waszą usługę. Metry byli. Fajny efekt komiczny, ale niekoniecznie zawsze może się udać. A druga sprawa przy prezencji to jest to, o czym mówiłem, język ciała. I tutaj ja zdaję sobie sprawę z tego, co ja źle robię, że dzisiaj tak mi całkiem nieźle idzie, bo tutaj się poruszam w tym obszarze, ale na przykład nie przesadzajmy, jak niektórzy mówcy motywacyjni, którzy tak was motywują, że oni są tak zmotywowani, tak kipią energią, że po prostu normalnie nie wiem, co jeszcze mógłbym wam powiedzieć, ale tak was zmotywują. To nie czas, nie miejsce chyba. Tak mi się wydaje, że jeżeli podchodzimy tak troszkę poważniej do tematu przemawiania, to raczej mało kto będzie nadążał, szczególnie w małej sali. Za tym mówcą. I tutaj słowo klucz, opanowanie. To nie znaczy, że mamy stać tak i wygłaszać jak to. Wpadła gruszka. No nie do końca. Opanowanie, czyli tak, no właśnie to jest najtrudniej mi zdefiniować, tak? Czyli to ekonomik gestów, tak? Można by to nazwać ergonomię. Rzeczywiście. Niektórzy mają tendencję do naturalnej gestykulacji, która jest całkiem niezła i na całkiem niezłym poziomie. Niektórzy mają tendencję do takiej nadmiernej gestykulacji, szczególnie kiedy są Włochami. I wtedy to też, no okej, okay, trzeba ich zrozumieć, ale wśród Polaków Włochów nie ma. A jak to wygląda? A niektórzy mają w ogóle taką tendencję do stawania w ten sposób. No nie wchodźmy tu już za szczegółowo w ten język ciała, tak? Ale no, wiarygodność przekazu. Przepraszam, albo muszę szybko do łazienki, albo jest mi zimno, albo jestem naprawdę bardzo niepewny tego, co wam opowiadam, no. I teraz, słuchajcie, no ja chciałbym wam coś przekazać, ale dlaczego nie chcecie ode mnie nic, tak? Oczywiście, jeżeli ćwiczymy, bo to znowu słowo klucz to jest ćwiczyć, to możemy sobie te gesty, przecież wiadomo, jeżeli chcemy pokazać jakiś gest, to możemy go troszeczkę szerzej przed lodówką zrobić, czy zrywaczą. Ona nas nie będzie surowo oceniać do pewnego momentu. Ale później, kiedy już mówimy, to wyciągniemy jakąś średnią, tak? Jeżeli mamy tych gestów za mało, to jak tą średnią wyciągniemy z przesadzonych gestów, będzie nam ten gest taki, nad którym panujemy troszeczkę lepiej, który możemy płynnym ruchem wykonać, w odpowiednim miejscu go zawiesić. To też wymaga dużo pracy. Czy możesz nam pokazać gesty, które powodują, że potrafimy w pewien sposób zapanować nad publicznością? Bo mogę na spróbować. Pewno są, bo mogę są spróbować. Takie, myślę. Dobrze, mogę spróbować. Oddajcie mi swoje portfele. Nie wiem, tak naprawdę trudno jest mi tutaj zaprezentować jakieś takie gesty. Ale używasz tych gestów. Nieświadomie używam pewnych gestów, które świadczą o tym, że wiem o czym mówię. Ale to zupełnie nieświadomie. No okej, przesadziłem w tym momencie. Naprawdę, tutaj jest mi trudno powiedzieć, czy są takie gesty. Tak, na pewno jest. Czytałem ileś książek na ten temat, ale nic mi w głowie prawie nie zostało. No, są te gesty, tak zwane wieżyczki, tak? Nieżyjący już Andrzej Leper był po prostu takim przykładem złego stosowania tej wieżyczki, bo u niego nie wyglądało to naturalnie, po prostu. To robota Tymochowicza pana i nauczony taki i powtarzający. Oczywiście, no przecież ja mogę się jeszcze troszkę bardziej otworzyć, tak? Tylko że w tym momencie okazuje się, że taki gest, kiedy ja stoję tak i to mam za plecami, to może okazać się, że ja tutaj tak naprawdę udaję tą swoją pewność siebie, a to powstrzymywanie tej ręki oznacza jakąś tam wewnętrzną frustrację. Nie wchodźmy w to, bo tego jest naprawdę dużo. Ja sugeruję właśnie obserwację siebie, czy poprzez nagranie wideo, czy poprzez właśnie patrzenie w lustro i nie wpadanie w skrajności. Bo jeżeli będziemy stali i coś mówili, no nie daj Boże, gesty przy twarzy to już jest kłamstwo, tak? Podobnie. Starajmy się unikać przynajmniej tego, no i gdzieś te gesty wyważać. Otwartość. Ja przede wszystkim sugeruję otwartość, czyli gesty, które są takie zwrócone do ludzi, a nie zamykanie tutaj, przyjmowanie postawy obrony.
Natomiast czy są takie typowe gesty, które kontrolują tłum? Myślę, że nie, bo widzielibyśmy je w wykonaniu policji. No, raczej nie widzimy czegoś takiego, że wychodzi gość. No, polewacie bardziej, ale nie polecam, czy mówię. I tutaj, jeżeli chodzi o prezencję, to moim zdaniem też jedna z ważnych rzeczy, która zapewnia duży sukces, kiedy mówimy, to jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego. I to na to kładzie się nacisk. Nie każdy to potrafi, nie każdy chce to robić, ale są sztuczki. A można. Można mówiąc na przykład do takiego audytorium, jak mamy tutaj, w takim układzie, to jest proste, bo ja nie wiem, który stosuję już, ale są takie, tam powiedzmy, znam trzy sposoby, jak można skanować salę tak, żeby każdego obdarzyć uwagą. To jest na przykład takie skanowanie po literze Z. No, zaczynamy tak. I mamy każdego porównu. Albo litera N. Wszyscy są docenieni. Albo litera W, to jest z odwrotnością. Wszyscy są docenieni, wszystko jest pięknie, ładnie. Nie polecałbym może tylko natarczywego wpatrywania się w kogoś przez cały czas. Albo patrzenia w jego... No właśnie, z tego powodu. A może mam hipnotyzujący wzrok, nie wiem. Bo wtedy wywołamy efekt wdowy. Czy wdowca. Wiecie, co to znaczy? Patrując się tylko w jedną osobę, w jeden punkt, a zostawiamy inne osoby, to tak jakby te osoby po prostu były opuszczone. I wtedy się nie panuje nad sobą. Poza tym, patrując się tylko w jedną osobę, no co robimy drugiej osoby? Czego ona nie chce? Chyba mu dam telefon. Rabat mi wystaje, czy coś? I no, taką techniką, którą widziałem u mówców, jest znowu wpatrywanie się. Nie wiadomo gdzie, tak nie wiem. Ja często w dużych salach to się zastanawiałem, czy oni tam mają jakiś prompter? No to tak wygląda, jakby czytał z tego promptera. No, nie jest to najlepsze. Wiele lat temu podłapałem taki trik, który chyba się sprawdza, bo też szczególnie przy dużych salach nie do końca możliwe jest patrzenie każdemu prosto w oczy. Ale jeżeli będziemy patrzyli parę centymetrów ponad czołem, tak gdzieś mniej więcej tyle, szczególnie na dużych salach, długich, to bardzo dużo osób, patrzymy sobie gdzieś tam daleko, a bardzo dużo osób ma wrażenie, tych dalej siedzących, że patrzymy im prosto w oczy. I to jest niezła sztuczka, patrzeć 100 osobom w oczy naraz. Ale centymetrów na pierwszym rzędu, głową. Nie, tak jak na których tak naprawdę patrzymy. W momencie, kiedy będziemy, nie będziemy tak tempo się wpatrywać, znaczy tempo, zafiksowani, że tylko w tą jedną osobę, albo nad nią tam gdzieś, oczywiście nie trzeba tych centymetrów wliczać, ale jak będziemy to sobie skanować w audytorium, to każdy się poczuje. Słyszałeś o zarządzaniu półkulowym? Jak stajesz z jednej strony sali, tak. Staniesz, bo przekazywanie różnych informacji zależy od tego, w którym punkcie sali stajesz. Tak, to jest jedna rzecz z rzeczy, nad którą pracuję. Może nie dzisiaj, nie chciałem to wykorzystywać jako króliki wyrzeczone, więc spokojnie. Tak, ale jest taka teoria, która podobno się sprawdza. Ja tylko właśnie nie pamiętam w tej chwili, dlatego nie chciałem tego przytaczyć. Która strona odpowiada za co? Podejrzewam, że jeżeli pójdziemy na prawą stronę publiczności, czyli swoją lewą, to tutaj możemy, albo odwrotnie, dobra, nie bierzcie tego, jeżeli ktoś będzie chciał, proszę się ze mną skontaktować, ja to sprawdzę. Ale jest ta właśnie strona, że jeżeli idziemy na przykład na lewą stronę, to tutaj mówimy rzeczy takie lżejsze, takie, które chcemy rozśmieszyć, chcemy wywołać efekt tego komizmu, to tutaj będzie nam łatwiej. Natomiast później, jeżeli przejdziemy na drugą stronę i chcemy już powiedzieć o jakichś twardych danych, o czymś, co niekoniecznie będzie śmieszne, nie powinno przynajmniej być, i chcemy, żeby audytorium czy słuchacze bardziej to zapamiętali, to przechodzimy bodajże na swoją prawą. Ale jak to zamieniłem... To chyba tak jest. Intuicyjnie się wyczuwa. Tylko no, mnie osobiście na przykład nie zawsze się to sprawdza, szczególnie w małych salach albo na małych scenach. Ja mam taką tendencję generalnie do chodzenia, co dzisiaj tak jestem z siebie dumny, bo mało chodzę. Ale spotkałem się z tym, że występowałem na mikroscenie właśnie w klubie, która miała tak... Ja wiem, tak jak od tego krzesła dotąd, to no, mniej więcej dotąd, to była cała scena, ale ja mimo wszystko tak kurczę, musiałem wybrać. Może dlatego, że było takie bardziej półkole zrobione z publiczności, więc tak chciałem każdego obdarzyć swoją uwagą. Strasznie mnie to denerwowało, ale dzisiaj jakoś daję radę, jakoś się opanowuję. No dobra, słuchajcie, czas nam się kończy. Tak. Czyli generalnie to wszystko takie krótkie
naświetlenie pewnych rzeczy, które mogą pomóc. Oczywiście mam nadzieję, właśnie, bo ja powinienem też na początku zapytać przy ustalaniu tego kontraktu, że jeżeli ktoś ma nadzieję, że po wysłuchaniu tego stanie się dobrym mówcą, no przepraszam, ale nie. Dlaczego? Ćwiczyć. O, właśnie. I to jest właśnie ta myśl, którą bym chciał Państwa zostawić na dalszą część wieczoru. A teraz, jeżeli mam jeszcze chwilę, to może jakieś pytania, a jak nie, to jestem dostępny. W kuluarach. W powinniku. Jeszcze 5 minut karmi. Mowy. Bo przecież mieliśmy sobie mówić po imieniu. No dobra. Coś ciekawego. Na przykład tytuły książek, gdzie te informacje zdobędziemy na rynku polskim. Takie ciekawe. Tą, którą pokazywałem, to jest po szczeblach słowa z podtytułem Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą. Czyli to też nie chciałem tutaj wchodzić za bardzo w kompetencje naszego pierwszego prezentującego dzisiaj, który mówi bardziej o rozmowach. Mówcą i rozmówcą. I rozmówcą, tak. Po szczeblach słowa. Dale Carnegie. Jak się... Znany autorytet. Dale. No nie żyje, ale mimo wszystko bezsłowowe książki jeszcze sprzedaje. Jak on to robi? To tak samo jak muzycy. Album wydany po świecie stał się najlepszym albumem. No jak? To jest książka, która faktycznie była pisana bodajże po wojnie zaraz. Bo pan Carnegie zmarł w 1955 roku, jeśli dobrze pamiętam. I on działał jako uczący przemawiania publicznego w okolicach właśnie międzywojnia naszego, tak? Czyli przed II wojną światową, już w tych czasach. Została ona oczywiście zedytowana, jakby dostosowana do wymagań dzisiejszych realiów przez pana Pearl. Też nie pamiętam z przedmowy, bo nie czytam, ale pewnie też jest dobry w tym, co robi. A pisze książki też? Tak. I tak naprawdę nie potrafię przytoczyć innych tytułów, dlatego że jest ich mnóstwo. Jest ich całe mnóstwo. To nie jest oczywiście. A ostatnio słyszałeś o nowym wydaniu o przemawianiu Steve'a Jobsa? Słyszałem, ale. Jeszcze nie dotarłam do niego, ona jest w miarę nowa. Tak. Znaczy ja bardzo polecam. Też nie dotarłem. Bardzo polecam. Natomiast. Dobra, ja pewnie do niej nie dotrę, bo akurat pan Jobs nie jest dla mnie wielkim autorytetem. Ale polecam, ale polecam, bo akurat jeśli chodzi. Tak. Steve'a Jobsa, jeżeli będzie dobrze napisana książka, to pewnie do niej dotrę. To już ja nie zamykam się na takie rzeczy. Akurat Steve Jobs był niezły mówcą i to trzeba mu tam są podane techniki po prostu, które stosuje. Nie tyle przemawianie, ile również struktury, którą się używa, co jest bardzo ważne. No jako przykład rekomendacji, to pamiętam, jak jeden z jego fonów miał problemy z zasięgiem i on to bodajże w 19 słowach pięknie podsumował i odwrócił uwagę. 19 słów. Michał, możemy prosić Twój kontakt? Możemy prosić o Twój kontakt. I'm sorry. Dobrze, nie ma problemu, możemy później wymienić wizytówkę. No, Danusza, proszę. Nie ma problemu. Nie, jest, no, jeżeli ktoś jest chętny, służę. Ja myślę, że teraz zrobimy 5 minut przerwy, otworzymy okno, przewietrzymy, przygotujemy sprzęt na następny moduł, myśl jak filmowy. Ale podziękujemy. Thank you.